Witajcie, to ja Wojtek Pietraszek. Tym razem znowu zabieramy się za akord durowy, z serii durowych, otwartych, akord D dur. Dobra, dajemy, no nie? D, nie wiem czy będzie to widać. Widzicie wszyscy, że napisałem D, widzicie słabo, ale widzicie ok. Widać wszystko. Podstawowa wersja tej rozpiska tego akordziku, no to naturalnie 6 mamy, raz, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Jeśli dobrze policzyłem. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Tak, dawno miałem matematykę, więc spoko. Wy byliście, mieliście matematykę niedawno, nie? I teraz oczywiście wpisuję tutaj w kratkach, w środku, a nie na liniach. To od razu zaznaczam. Za każdym razem to mówię. Najgrubsza struna E6 jest tutaj. Najcieńsza struna E1 jest tutaj. No, próg 1, 2, 3. No i teraz, jak już zapewne część z Was wie, i pewnie filmik wyłączyło, a część nie wyłączyło i chce się dowiedzieć, jaki to jest ten akord. To mamy tak. Struny najgrubszej nie używamy, więc piszę na najgrubszej X. Struny tej też nie używamy, więc piszę X. Ta struna jest 0. Tutaj będziemy mieć na drugim progu, na trzecim, na drugim progu. No i teraz oczywiście bohaterowie naszej powieści, czyli słodkie, kochane pinezeczki, te takie magnetyczne. Aktorka, najlepsza gwiazda filmowa. Dobra, dźwięk toniczny, czyli po prostu zaznaczanie dźwięku najważniejszego, skąd się bierze cała barwa tego akordu. No to zapewne wszyscy wiedzą, losujemy, kręcimy kołem. Większość pewnie wie, że D jest tutaj pustą struną. Oczywiście, że tak. Później oktawę wyżej jest też D, czyli mamy dwa dźwięki D w tym akordzie. No i druga wersja oczywiście zapisu, którą Wam też pokazuję, to jest to 0, 2, 3, 2. O, więc jest wypas, bardzo ładnie wszystko wygląda. No i teraz jak to go złapać? Oczywiście na przykładzie. No tutaj właściwie też mamy dwie wersje złapania. Oczywiście wybór należy do Was, jak wygodniej. Tuż to mucha. Dobra. Czyli dwóch strun najgrubszych nie używamy. Strun E i A nie używamy. Wyautowujemy je. Zostają nam tylko cztery struny. No i tą czwartą strunę D pustą. Więc teraz kwestia tylko rozłożenia palców. Trzech palców. Czyli tak jak tam widzicie, trzy dźwięki, które mamy na drugim, trzecim, drugim. No jedna wersja jest naturalnie taka, że pierwszym palcem bierzemy na drugim progu, drugim palcem bierzemy też na drugim progu, więc zostaje nam trzeci palec serdeczny, który kładziemy na trzecim progu. Czyli mamy... Oczywiście teraz wycelowujemy tak, żeby ręką uderzać w te cieńsze struny i omijać te najgrubsze. Oczywiście to jest kwestia wprawy i sobie dacie radę, jednak na początku może być trochę trudno, no można sobie pomóc tym kciukiem go wystawić, ale niestety struny dźwięku A na tej piątej strunie, gdzie był X, nie wygłuszymy, więc tak czy siak trzeba się nauczyć uderzania po prostu niżej. Drugie oczywiście wersja alternatywna palcowania to byłaby taka, że drugim palcem dajemy tutaj na drugim progu, trzecim palcem dajemy też na drugim progu, no i małym palcem dajemy tutaj. Tak. Papatki. Zapraszam do naszego sklepu pod adresem dla gitarzystów i basistów. Oczywiście znajdziesz też inne instrumenty, które sprowadzę na zamówienie. Jeśli potrzebujesz rady lub uważasz, że jesteś zielony i nie wiesz, co ci jest potrzebne do grania swojego ulubionego stylu muzycznego, to skontaktuj się ze mną, a ja pomogę Ci wybrać wzmacniacz, gitarę, piórka, kable, efekty, wszystko co będziesz potrzebować.